Witam, witam bardzo serdecznie na kanale Audio Czytam Buki. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje i za wszystkie komentarze. Mua. Dziękuję. Cieszę się bardzo, że kariera Nikotematyzmy, że ten audiobook się Państwu podobał. Zrelaksujmy się, to jest bonus, 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 dun, dun, dun. To jest bonus, czas na relaks, mam nadzieję, że zawsze przychodzicie, żeby się zrelaksować. O, wyluzujmy się przez chwilkę, to jest nasz czas. Jak ktoś nie lubi bonusów, to proszę odkliknijcie. Nowa książka będzie dostępna jutro, 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 jutro. Nowa książka, niespodzianka. Boże, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi się tak bardzo podoba. Zobaczymy. W każdym razie zrelaksujmy się, przeciągnijmy się. Dziękuję bardzo za wszystko, wszystko, wszystko całe. Love, wszystko, l'amour, miłość w moją stronę, dla mojego kanału. Dziękuję, dziękuję. Chciałabym zacząć oficjalnie. Chciałabym zacząć od wytłumaczenia trochę na temat groszowego wyzwania. Dlatego, że w żadnym nagraniu jeszcze o tym nie opowiadałam, a wiem, że na pewno widzieliście slajdy w poszczególnych nagraniach. A więc każdego dnia, i oczywiście tego nie musicie robić, to jest tylko taka moja propozycja na oszczędzanie do świąt, na diamenty, Karaiby, tudzież kawę i czekoladę. Jeżeli według tego wyzwania musimy odkładać, więc tak, zaczynamy od 1 stycznia, oczywiście wiem, że zaczynamy od dnia pierwszego, czyli tak, 1 stycznia odkładaliśmy 1 grosz, 2 stycznia 2, no i oczywiście, jeżeli jesteście w innym miejscu niż w Polsce, euro, dolary, funty, także pierwszego dnia 1 grosz, 1 cent, pens, 2 stycznia 2, 3 stycznia 3 i potem dochodzimy do 31 stycznia i potem 1 lutego odkładamy hajsu 32 grosze, pensy, pensy, centy. Także potem 2 lutego byłby dzień 33 roku i odkładamy 33 pensy. I jeżeli tak będziemy odkładać przez cały rok z audio czytam buki ze mną, jeżeli macie ochotę, oczywiście, proszę, nie myślcie, że was zmuszam, to wtedy do 31 grudnia odłożymy na Karaiby, tudzież diamenty, w najlepszym wypadku kawę, 667 zł i 95 groszy. Kasior nie do pogardzenia. I w ostatnim nagraniu, we wcześniejszym, czyli z dzisiejszym, czyli dzisiaj mamy dzień, zaraz wyciągniemy, się pogubiło, muzyka z windy, oczekiwanie jest w zenicie, tutaj mamy. Więc tak, dzisiaj mamy dzień 137, czyli odkładamy złoty 37 i w sumie mamy 94 złote i 53 grosze. Idzie do stówki, panie szofer, stówka. I tak jak będziemy odkładać dzień po dniu, nie wiadomo skąd, uzbieramy 667,95. Jak znalazł na święta? Jak znalazł? Także jeżeli macie ochotę, zapraszam do odkładania ze mną, z nami wszystkimi. Dawajcie znać, jak wam idzie, jeżeli się na to zdecydowaliście. A można zrobić hardkorową wersję, gdzie odkładamy od końca, czyli
od dnia 365 w dół, czyli pierwszego dnia, 1 stycznia odkładamy 3,65, potem 2 stycznia 3,64 i tak dalej, 3,63, 3,62. Także w tych najtrudniejszych dniach, kiedy już będziemy w grudniu, w ostatni dzień byśmy odłożyli jeden grosz. 667,95. Także na tym polega całe to wyzwanie. Kasior nie do pogardzenia. Dajcie znać, czy macie ochotę się przyłączyć. Tak jak powiedziałam, tylko jeśli chcecie, broń Boże, nie mówię, żebyście to zbierali dla mnie, to jest dla was, dla siebie, na święta. Diamenty, jak znalazł. Dajcie znać. Teraz po tej całej matematyce przejdziemy i diamentach, przejdziemy do mojego ulubionego słowa z całej książki, które sprawiło, że musiałam nagrywać niektóre części kilka razy. Zgadnijcie, jakie to może słowo. Wiem, że było więcej niż 10 słów w tej książce, także jest z czego zgadywać, ale zgadnijcie, które było moje ulubione. Po tym słowie musiałam wracać i nagrywać kilka razy. Może jest łatwiej je wymówić samo z siebie, także po prostu samo to słowo wymówić jest prosto. Jest łatwo, ale kiedy jest się w ciągu i czyta się właśnie te długie akapity, po prostu zaraz, ja zaraz wam pokażę. Zgadliście, jakie to słowo? Nie, nikodemdyzma. Nikodemdyzma jest okej. Okay. To się łatwo nagrywało. Słowem numer jeden, moim ulubionym, przez które połamałam sobie język i mały paluszek, jest ratlerek. Ratlerek. Zaraz pokażę wam przykłady. Zatrzymałam kilka nagrań. Posłuchajcie i sami ocencie. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy Oh my god. Z połyskującym monoklem w oku. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy jatry. Nowa rasa psa. Jatlerek. Biegł za nim kot. Biegł kot. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy Do widzenia. Żegnam. Żegnam. Do widzenia. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy Oh my god. Litości zbiły się nade mną. Okej, próba 90. Jeszcze raz. Wąską alejką szedł młody, niezwykle elegancko ubrany mężczyzna z połyskującym monoklem w oku. Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy Ratunku! Tuż za nim biegł na krzywych nóżkach miniaturowy ratlerek. O, ucieszyłam się i nie dokończyłam zdania. Żegnam. Zawrócił się napięcie i poszedł elastycznym krokiem wzdłuż dębowej alei. Za nim w niezgrabnych podskokach biegł ratlerek. Moje Nemezis. Nemezis. O! Ratlerek. Ojejku. Jeszcze raz. Wzdłuż dębowej alei. Za nim w niezgrabnych podskokach biegł mały Mam blokadę. Muszę iść na hipnozę jakąś. Psst, Brutus. Szukaj szpiega. Szukaj. Kot przyglądał się swemu panu. Mam nadzieję, że wam się podobały te próbki.
pies się nazywa Brutus i ty, Brutusie, przeciwko mnie. A teraz kilka innych wstawek, omyłek. Mam nadzieję, że się wam spodobają. Posłuchajcie. Teraz już wiem, z tą mandoliną to też był żart. Niedobry. Tak dworować ze swojej małej Nineczki. Nineczka. Wiesz, że nikt mnie tak nie nazywał? Nineczka. Wiesz, to może nie jest najładniej, ale mnie się najbardziej podoba. No powiedz. Nineczka, powiedział Dyzma i pomyślał, co ona chce do choroby od mojej mandoliny. Czyja? Czajkowskiego. Aha, ładny kawałek. A jak się nazywa? Cemol. Cemol? Śmiesznie. Dlaczego nie dymucha? Nadciągnął wreszcie korowód żniwiarzy, śpiewający dożynkową piosenkę białoruską bez słów. W tym tęsknym a-a-a. Śpiewający dożynkową piosenkę białoruską bez słów. W tym tęsknym w tym tęsknym jestem kobietą wodą. Mam nadzieję, że ten krótki bonus się wam podobał. Dawajcie znać, jeżeli chcielibyście więcej takich bonusów w przyszłości, co chcielibyście w nich usłyszeć. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie kariery Nikodema Dyzmy, za wszystkie miłe komentarze, za subskrypcję, za motywację, za słuchanie moich nagrań. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że się ze mną trochę wyluzowaliście. Dbajcie o siebie. Dajcie znać, czy groszowe wyzwanie się wam podoba. Mam nadzieję, że nie możecie doczekać się pierwszego rozdziału nowej książki, który będzie dostępny już jutro. Ale jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trzymam mocno, mocno kciuki, bo mi się bardzo podoba i super mi się to czyta. Także do usłyszenia w pierwszym rozdziale nowej tajemniczej książki. Już jutro. Pozdrawiam ciepło. Do usłyszenia. Pa!